Anna Gratkowska, Ślimak, Piechur. Ślimak Sławek był piechurem. Postanowił zdobyć górę. Z góry takie są widoki i łaskoczą w nos obłoki. Najpierw jednak zjadł śniadanie. Liść sałaty na śmietanie, 3 ogórki, marmoladę, 2 źdźbła trawy, czekoladę oraz wafli 4 paczki, by mieć siłę do wspinaczki. I dopiero po śniadaniu mógł pomyśleć o wspinaniu. W końcu ruszył w trasę z mapą, jak parowóz, głośno sapiąc. Mógłbym ganiać tu jaszczurki, gdyby tylko było z górki. Gdyby tylko z górki było, to by krócej się schodziło. A tak w górę jest inaczej i dlatego się ślimaczę. Sławek jednak był piechurem i choć ciągle miał pod górę, to się dalej męczył, pocił, aż szczyt zdobył o północy. Głośno sapnął, przebiegł wzrokiem, chcąc zachwycić się widokiem. Ale widok byle jaki. Czarne niebo, czarne szlaki, czarne kaczki w czarnym stawie. Jednym słowem, nieciekawie. Sławek stwierdził więc, że wraca. To się wcale nie opłaca. Tak się męczyć przez dzień cały, by oglądać czarne skały? Od tej pory gór unika. Gdzieś w dolinach raczej znika. Ponoć wtedy nawet biega. Choć to chyba sprawdzić trzeba. Więc kto widział, niech nam zdradzi. Jak on sobie z truchtem radzi? Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. I Lisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.